Pozdrowienia dla Poznania. Jesteśmy sobie w jakimś legendarnym gymie. Mike Tyson tutaj też nam pierdzie. Zaborniki, no. Zobaczyć tam sobie. Ja byłem w walkach, Chudecki, Lora. Lora pewnie nie będzie naszym gościem, ale dzisiaj z nami Chudecki. Witam. A jest, witam. Co powiesz nam o tej walce? Kim w ogóle jest Lora? Kto to jest? Lora jest to zawodnik z Dominikany, mieszkający w Hiszpanii. Przyjedzie 16 sierpnia do Międzyzdroju, zmierzy się ze mną. Przyjeżdżał już czterokrotnie do Polski, 3 razy wygrywał z kolegami. Raz remisował, także czeka mnie mega wyzwanie, o to właśnie mi chodziło i na pewno będzie fajna atrakcja, fajne emocje dla kibiców. Czyli co, czyli jest to trudny zawodnik, nie jest to byle jaki zawodnik, byle jaki fighter? No nie, jest to, można powiedzieć, unikany zawodnik tutaj w Europie, z tego względu, że no jest niebezpieczny do samego końca. No, od początku do końca, także trzeba być skoncentrowany. Mnie czeka z nim 10-rundowy pojedynek. 10 minut po? Po 3 minuty. Czyli pół godziny napierdalania się. Nie uważasz, że taki tryb walki jest nudny? Znaczy nudny, no. To raczej by, jak się biłeś, to chyba w krótszy. Nie będzie nudny, znaczy w krótszy, bo tak właśnie kariera się rozbija. Zaczyna się pod zawodowe od 4-rundowych, później 6, 8. Ja miałem dotychczas tylko jedną ósemkę w tamtym roku. Nigdy nie walczyłem 10-rundowego. No, rzuciłem się na takie wyzwanie. Sam tego chciałem, bo tylko z dobrymi rywalami można gdzieś zaistnieć, można gdzieś dojść. Jeśli chce być się mistrzem, trzeba walczyć ze wszystkimi. A powiedz nam, a ty gdzie chcesz dojść? Ja chcę być mistrzem. Będę mistrzem. Świata? Będę mistrzem świata, tak jest. Jakie byłyby twoje plany po pokonaniu tego zawodnika? Znaczy nie chcę wybierać w przyszłość, ale no nie ukrywam, że ta walka otworzy mi dużo drzwi. W końcu ludzie mnie poznają, zobaczą na co mnie stać. No, zweryfikuję to walka wszystko, bo tak jak mówiłem, że przyjeżdżał 3-krotnie, wygrywał. Polakami, więc nie jestem faworytem tej walki. Tak, nie jesteś faworytem, a jeżeli chodzi o ranking jakiś na światowy, na jakich pozycjach się... To jest Boxrec, to jest taki ranking ogólny, więc on jest gdzieś 100 miejsc przede mną. 100 miejsc przed tobą. Na świecie, także jeśli nie wygram, to go jeszcze wyprzedzę. A jeśli chodzi o Polaków, to kto jest przed tobą w tym rankingu? Nikt. Polaka jest w mojej kategorii wagowej. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Jestem numer jeden w Polsce, tak. A przygotowałeś się za granicą, teraz walczyłeś też za granicą, teraz walczysz w Polsce. Jak to widzisz? Będziesz wracał po tej walce do Stanów, czy zostaniesz tutaj? Czy skończyły się kontrakty na walki w Stanach? Jak to wygląda? Dlaczego teraz? Związałem się teraz tutaj z polskim promotorem, Tomkiem Babilońskim. No i teraz drugą właśnie walkę pod jego banerą będę toczył. Po tej walce zamierzam wylecieć do Stanów na 6-8 tygodni na obozy, nie wiem, czy do Nowy Jork lub Kalifornia. To jeszcze właśnie te dwie miejsce dogrywane. Jak wiem, tam jest mega są przygotowania, bo w małych wagach jest dużo tych czarnych, tych latynosów, Meksykańców, Portorików i chodzi najbardziej o sparingi. A jak poziom tych wszystkich czarnoskórych zawodników? No,
lepszy. Tutaj lepszy. Właśnie brakuje mi sparing partnerów. Nie można być niszczem treningu, wiesz, to już nieraz mówiłem, niszczem worka, tarczy, ale jak tego nie przełożysz na sparing, nie dostaniesz gry i nie zobaczysz, czy ta technika wchodzi, to jak masz wiedzieć, jak to wygląda? A trenując w Polsce, w jakich klubach się przygotowujesz? Teraz, jeśli chodzi o... Teraz widziałem, że wyjechałeś do Zakopanego z... Grupą Wrestler 24, pozdrawiam wszystkich z Wrestlera. Oprócz tego widać się często w Czerwonym Smoku w Redołku, oprócz tego z gwiazdami KSW się też trochę bawisz. Powiedz mi, jak to wszystko powiązać, jak związać to z końcem. Skąd w ogóle tak rozległe znajomości i jak to się przekłada na tą formę jak zawodnik, jako zawodnik? Wyciągam dobrych ludzi, ja otaczam się dobrymi ludźmi. Dlatego poznaliśmy się w Smoku już jakieś 3-4 lata temu. Tak, no z innymi tutaj Fakulty TV jest, no wszędzie dochodzi do wszystkich... Puertorykańców w Afryce. Tak, wszędzie w Afryce nawet. Nawet do myszy szarej, do wszystkich. Ale jak powiedzmy te przygotowania z wrestlerami, w Ankosie, jak te wszystkie zabawy z gwiazdami MMA, bo robiłeś tam z zawodnikami MMA albo z zapaśnikami, tak. Przygotowujesz się do walki bokserskiej, także trochę to dla niektórych może być ciężkie do zajmowania, jak to? To znaczy, no co, z wrestlerem z tego względu, że tam pod kątem fizycznym wytrzymałości prowadzi mi właśnie Mateusz i Arek. Pojechałem na ten obóz, bo to był pierwszy ten taki wprowadzenie do moich przygotowań do tej walki, tam robiliśmy siłę, wytrzymałość. Teraz zjechałem, robię sparingi, z moim bratem robię tarcze. W Red Oak też chłopacy właśnie Mikołaj i Łukasz, też ukali mi też plan fajny. Cały czas się rozwijam, te przygotowania są zupełnie inne niż A te przygotowania z crossfitowcami nie kolidują się troszeczkę z formą bokserską? Nie, bo oni właśnie wszystko pod mój bok podłożyli. Oni nie robię tam nowych rzeczy, nie jak robiłem we wrestlerze. Cały czas wszystko konsultujemy razem. Także nie mam nigdzie drzwi otwarte tu w Poznaniu. Jestem raz na Bukowskiej, raz w Red Oak, na Malcie, Box Poznań, robię sparingi. Także z każdym się dogaduję, wszędzie jestem miło widziany. A jeśli chodzi o Poznań, to z paringi z kim były dla Ciebie najtrudniejsze? W sparingach mi pomaga, jeśli chodzi o gwiazdy MMA, no to Borys Mańkowski, mega... Ale Borys Mańkowski, paska SW, radzi sobie w MMA, Ty jesteś, można powiedzieć, europejskiej sławy bokserem. Ale chciałem tak, wiesz, skromnie troszeczkę. Skromnie, no nie, żeby się też nie wszyscy, no wiesz, no, żeby to oglądać, bo to będzie tłumaczone na tyle języków. Ale sparingi robiliście i zabawy tylko pod boks. Zgadza się z Borysem? Tak. Ja tak samo... Jak chłopaki wypadali boksersko? Borys, później Łukasz Rajewski i Mateusz Gamro, także ta trójka mi pomagała. To jest mocna trójka. Mocna trójka. Na pewno podobno ma. Borys się mega rozwinął boksersko. Raju ma taki niespotykany też styl. Także oni mi bardzo pomagają, dojeżdżają mi na sparingach. Przyjechał do mnie Krzysztof Cieślak z Warszawy, a Borys i właśnie Raju, oni mnie jeszcze dojeżdżali. A gdzieś tam, jak sparowałeś z Rajem, to nigdzie mu się tam kolano albo noga nie wymyślała w tych wszystkich zabawach? No nie, ale nieraz właśnie jak ten, to tam jakieś sobie zabawy robimy, że tam próbują wejść w nogi, nie? Także, ale słuchaj... Tak samo Borysowi wtedy pomagałem do Saidowa się przygotować. Fajnie wyszło, wygra walkę, bokserstwo się mega rozwija. A słuchaj, wielu zawodników z różnych sztuk walki przechodzi z czasem na MMA, jest to dosyć modne. Kiedy zobaczymy Ciebie w Oktagonie? Nie mam czasu na razie, ale się poświęciłem. Teraz przygotowujesz się dla Dominika Ciekla, mieszkającego na stałe... Takie niesprecyzowane cepy wali... Gdzie on mieszka teraz? W Madrycie, w Hiszpanii. Ale jak go pokonasz? Chodzi tylko o to, żebym wiedział, jak obstawiać zakłady. Będę chciał wygrywać rundę po rundzie. Jeśli przyjdzie pora na knockout, to ja to wykorzystam. Jestem czujny w tych sytuacjach, także
nie odpuszczę, jeśli a nie zobaczy. A jak wygląda twój ranking? Ile walk wygranych, ile walk przegranych? Mogę zdradzić, że większość skończyła się nokautem, ale dokładnie jak to wyglądało, to powiesz nam. Znaczy, no mam 10 walk, 10, 9 zwycięstw, 1 remis, 3 przyskało. A to nie jest czasami tak, że jakiś twój menadżer dobiera ci takich zawodników, żebyś zawsze wygrywał? No nie jest. Właśnie teraz ten promotor i ja sam poprosiłem o to, że każdy rywal chce, żeby mi coś dawał, bo z gumami, ze słabymi się no, nie da rozwinąć. Nie da się rozwinąć, ale można sobie zbudować fajny taki ranking, który fajnie się słyszy. O, Michał Chłodecki, 63 wygrane. No i co, to jest balonik. To jest balonik, który może pęknąć, jak tylko się dostanie dobrego rywala. Nie wszyscy mają takie podejście, a niektórzy mają takie podejście, że do tego dobrego rywala nie podejdą do walki. I zawsze będą mieszani. Czyli, że będziesz wychodził jako Michał Chłodecki, reprezentujący Babylon Promotion. Póki co. A kto jest twoim trenerem? Jest mój brat, Krzysztof Chłodecki. Twym bratem jest twój trener, a twoim trenerem jest twój brat? Tak. No zamienił się teraz... Nie uważasz, że znacie już tak długo, trenujecie tak długo, że chyba już nic nowego nie staniecie nauczyć? Zaczął dopiero teraz ze mną trenować, teraz się zaangażował naprawdę, to jest poważna walka. Wcześniej trenowaliśmy na jednej sali, on był tutaj zawodnikiem, a teraz się zaangażował jako mój trener, ogląda te walki i teraz naprawdę się zamienił w Lorę, nawet takie miny robi, jak robię z nim tarczę, leje. Ale Lora się włosy No a mój brat jest dalej, kurczę, tak pod Hiszpana, Włocha jakieś. Bardziej pod Włocha. Czyli taki w sumie też trochę Lora. Akurat przechodzi... To co z tego? Chodź szybko! Gościnne, mam nadzieję, że Kubiszew złoży jakieś pozdrowienia dla was. Kuba, robimy wywiad z gwiazdą... Zaproś na walkę światowej. Bądźcie tam. Szybko i na temat. Lecę, sorry. No dobra, to jak już Kubiszew zaprasza na walkę Chłodeckiego, to trzeba tam być, ale cały czas jesteś gdzieś blisko jakichś raperów, może chcąc, nie chcąc się tam pojawiasz, albo tego świadka. Ostatnio trenowałeś w Stanach, 50 Cent. Ale to już nie chodzi o 50 Centa, bo tam widziałem, że bokserzko jakoś wysokiego poziomu nie zaprezentował 50 Cent, mimo że jest o wiele cięższy od ciebie. Jest promotorem od Oli. Jest promotorem, ale na jakichś tam sparingach nie za bardzo sobie z tobą radził, ale chciałem teraz bardziej napomknąć o tym polskim rapie, bo w Gnieźnie z Czaperem. Czaper przyjeżdża jutro na sparing. Tutaj? Czaper, który mój kolega z lat amatorskich, naprawdę fajnie, że chce mi pomóc, każdy tu się angażuje w pomoc do tej walki. Chcą mnie dojeżdżać, każdy się zmieniają po 2-3 rundy i Czaper jutro z Gnieza. No to jutro wpadniemy z kamerką, zobaczymy jak sobie radzi Czaper. No niestety 50 Centa nie mogliśmy złapać. Poznań, o 18 w Box Poznań. Box Poznań 18, dobra, ja tam wpadnę, zobaczymy Czapera jak sobie radzi, zobaczymy ciebie jak sobie radzisz. To na pewno. A jak Czaper, jaką ma formę? Które zawsze ma ponad normę, więc Czaper... Czaper jest dobrym bokserem? Dobrym bokserem. On jest trenerem tam, prawda? Mam myczka takiego, myczka, kurde, ale... Czaper jest trenerem w jakim klubie? Instruktorem? Walka Gniezno? Walka Gniezno. Zapraszamy wszystkich do walki Gniezno. Czaper na pewno nauczy was, jak boksować, krew jak rapować. Krew na rękach, Czaper, nie? Krew na rękach. Czyli co, no życzymy ci powodzenia w tej walce. Tyle ludzi się w to zaangażowało, że jak będziesz miał podzielić pieniądze za wygraną, to każdy dostanie po kawałku, mało zostanie dla siebie, ale w razie jakbyś przegrał, to wkurwi się wiele osób. Nie przegram. Tyle ludzi we mnie wierzy, ta pozytywna energia, oddaje mi tą pozytywną energię. A największe podziękowania za tą wygraną komu będą się należały? Wszystkim, całym moim teamowi. Także moja rodzina... To pozdrowienia dla całego teamu, wymienisz wszystkich, którzy przyczynili się do tego zwycięstwa. A jutro wpadniemy zobaczyć, jak to wygląda od kuchni, jak wyglądają takie przygotowania. To nie jest to tylko, że siedzimy sobie tutaj pod sklepikiem Sensei w shopu naszego koleżki i pierdolimy sobie o bzdurach, a on później rozdaje wam koszulki za darmo. Tylko trzeba naprawdę się namęczyć. To my wiemy, nie? No dobra.
To co, łapiemy się na następnym treningu. I jeszcze raz. 16.08.2004, 19.30. Tak jest, Amfiteatr, zapraszam. Międzyzdroje, Bohaterów Warszawy 20. Jak ktoś nie przyjedzie, Polsat Sport lub Polsat oglądać. A jak ktoś nie przyjedzie, to Juventus jeszcze. Dobra. Dzień widzimy się jutro na treningu, tak. Nie? Trzymajcie.